Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj pasty Ultra Coat. Dostałem je do testów od Dawida, którego serdecznie pozdrawiam. Dzięki bardzo. Pozdrawiam też ekipę. Od czego zaczniemy? Kurde. Może od cuttingowej. Co my tu mamy? Innowacyjna pasta polerska o dużej mocy cięcia. Idealna do głębokich zarysowań, wyblakłych lakierów i usuwania zapylenia lakierniczego. Czyli musi być kozak. Na tym panelu tu mam tak. Zmatowione od naklejki. Krążkiem gumowym jechałem. W ogóle się nawet, słuchaj, nie domywałem. Ogień grubo, ma być właśnie paskudnie. Tu mam jakieś głębokie rysy, tu mam też jakieś grube wtrącenia. Panel nie jest zły, ale widać, że potrzebuje już miłości. Tu mam jakieś wtrącenie. No jest troszeczkę rys. Czy jest to szczur? No nie, no bez przesady, kurczę. Myślę, że tę cuttingową, jak mi się uda, to na mańkę będę chciał sprawdzić. Zobaczyć, co jest 5. Tam został mi jeden element, który zostawiłem specjalnie właśnie dla tej pasty. Tutaj mamy tak, fajny kolor, fajny zapach. Ta pachnie dla mnie marcepanem. Tutaj mamy polishingową, co jest tutaj napisane, pasta o średniej mocy cięcia, pozwalająca na uzyskanie idealnego wykończenia powierzchni, przeznaczona przede wszystkim do jednoatopowego, one stepówka. I co fajne, bardzo przypomina mi pastę szwagra kolorystycznie, na maksa, naprawdę. Mam stepową, zobaczymy. I nawet chyba pachnie tak cytrynowo. Nie, jakoś trochę inaczej. Ale ja wezmę. Raczej szwagra jest chyba gęściejsza dużo. No tutaj kolor nie jest jaśniejsza zdecydowanie. To nie, nie przypomina mi. Ale tak pierwszy strzał, nie, że tak. I tu mamy finish. I finish kolorystyczny. Przepraszam. Finish. I tu kolorystycznie są. Jak kiedyś miałem takie dressingi pewnej firmy i nawet tak pachnie jak ten dressing, naprawdę. Wszystkie pasty pachną obłędnie. Cena, z tego co patrzyłem, to kosmos. Ja wiem zaraz, ale Koch tyle kosztuje. No kosztuje, bo to jest Koch. Teraz tak, niby pasty mają być na bazie wody, więc tutaj bym pił bardziej w stronę Sonaxa. Bo myślę, że oni, kurczę, no, brylują, jeżeli chodzi o te pasty i praca, jeżeli chodzi o Sonaxa, jest naprawdę szybka. Szybka, nie lubi mega szybkich obrotów. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Jeżeli będzie podobnie, no to Sonax cenowo miażdży. Jakiegoś mam tam Sonaxa, ja sobie wezmę, później porównam i powiem ci, co jest 5. No dobra, słuchaj, pokazuję ci rysy, zakładam GoPro i pierwsze, co zaczniemy, to myślę, że może odcięcie tutaj na tym właśnie z matą, albo nie. Żółty ADBL, wiadomo, i pasta polishingowa. Widziałeś rycki, lecimy. Standardowe maszyny, standardowe pady, ale za to inne pasty.
jest polishingowa. Wymieszaj, dziadzia. A, jeszcze pada sobie przed mucham. Kurczę, pranie miałem wstawić. No nic, liznę i pójdę wstawię pranie. Dobra. Skupię się tutaj na tym obszarze, tu gdzie jest bardzo dojechane przeze mnie. Jest tutaj taka rysa, kurde, zaraz ci pokażę, o co chodzi. Widać, że grubo czymś zahaczone. Tutaj to już jest w ogóle masakra. Na tym wgięciu będziemy się tutaj pięknie bawić. Zobaczymy, na ile pozwoli mi wyciąć pasta polishingowa, tworzona na bazie wody oraz ścierniowa w postaci tlenku aluminium, pozwala na pracę bez... No dobrze. Tlenku aluminium, ok. Bardzo ładnie. Kolorek piękny, zapaszek również. Zobaczymy, jak się to będzie prowadzić. A czuję, że będzie dobrze. Mocno wbijane. Standardowo. O siebie. Strój roboczy, standardóweczka. Raz, dwa, trzy. Trzy takie bombki. I słuchaj, skupiam się tutaj na tym elemencie. O, zresztą pokażę ci na którym. Tu skupimy się, a bardziej interesuje mnie tutaj właśnie, gdzie narozrabiałem. Co my tu mamy? Trujan. Lecimy. Umiarkowany docisk, dwójeczka i lecimy. Klaru to tu jest tyle, słuchaj, że sam lakierowałem ten błotnik. Ponad 1000 mikronów. Ha! Można? Można. Temperatura w garażu ponad 10 stopni. Niewiele ponad 10, więc fajnie, nie będzie mi szybko pasta odparowywać. Zobacz, do czego zmierzam, widzisz? Trzeba bardzo pilnować obrotów. Przyspieszamy i jedziemy. Czyżbym dał jej za dużo?
Trochę mi chlapnęło. Zwalniamy. Kurkowa na chlapie, chyba za dużo dałem. Co jest grane? Wkurza mnie to, widzisz? Zobacz, jak się szybko kończy. Za szybkie obroty troszeczkę. Czyli tak jak przy Sonaxie, no dwójeczka, max i tak będziemy jechać, no. Pasta szybko się wypracowuje, zobacz, widzisz? Już pyli. Wyskakują kawałeczki, ale tutaj maksymalnie na dwójeczce. I to jest wszystko. Umiarkowany docisk. No i od razu inaczej się kładzie. Układa. To są maksymalne obroty, jeżeli chodzi o tę pastę. Zrobię jeszcze jeden przejazd i końcowy odpuszczę. Teraz zrobię to, co tygrysy lubią najbardziej. Kam. Dobra. I teraz minimalny docisk. Nie. No nie jest nagrzany, ale się szybko kończy, tak? Słuchaj. Zimny wręcz bym powiedział. Tak sucho, mega sucho. Moim zdaniem to będzie pasta stworzona do Dual Action, bo zobacz, jak pyli. Tak jak mówiłem, na wodzie i będzie się szybko kończyć, szybciuteńko. Jak mi się pracowało? Tak, kurczę, na razie średnio, wiesz, bez emocji, bo raz, że tak, jak przyspieszyłem, to strasznie chlapało. No to oczywiste, to moja wina. Jak zwolniłem, ok, zrobiłem dwa przejazdy i zaczęła się już taka właśnie sucha robić. I od razu kawałeczki, zobacz na lakierze. Widzisz? Takie suche drobinki, takie pylonko. Tutaj to jest z tego, co atakowałem za wysoką prędkością. Tak się szybko kończy i prawdopodobnie to będzie pasta na Dual Action idealna. Zdecydowanie lepiej się będzie pracować. Nie będzie się tak szybko wypracowywać. Zbieranko. No to tutaj jest elegancko, jeżeli chodzi o zbieranie. Jest delikatny opór. Tam, gdzie jej za dużo zostawiłem. Widzisz, co jest grane? Nie będziemy tutaj walczyć.
ale wykończenie może być jakie? Zaraz zobaczymy, jakie wykończenie. Z holsikiem, tak. Z holsikiem. Już widzę. Chyba, że to jest pasta. Nie, to jest holsik. I tu coś zostało. Ale poczekaj, przetrę w tę i w tę. Nie, to jest hologram. Ewidentny hologram. Jakby agresywnie. Nie, tutaj będziemy używać zmywacza silikonowego. Nie potrzebujemy tutaj dużej ilości. No i zobacz, widzisz, tam gdzie zostawiłem jej dużo, gdzie ją troszeczkę przygrzało, wcale cudownie się nie wymywa, zobacz. Widzisz to? Zmywacz silikonowy tego nie bierze. Hologramu jest wiadro. Po prostu hologram tutaj leży i kwiczy. Dobra. O, spray. Zobaczmy teraz z klinetem. Jest bardziej taki właśnie mokry. I do wymycia takich właśnie rzeczy jest zdecydowanie lepszy. Tak, no i tu już mamy Ideolo, widzisz. To jest właśnie klinecik. Nasz kochany. Uwielbiam ten produkt. Klinecikiem poszło. Odwracam i poprawiam zmywaczem z silikonu. Jako finiszóweczką. OK. Słuchaj, hologramu jest naprawdę dużo. Mnóstwo bym powiedział. Tu jest też moja wina, bo ewidentnie przesadziłem z obrotami. Chciałem zobaczyć, na ile pozwala. Nie pozwala na wiele, jeżeli chodzi o rotację. Tu już widać, że aż się szkli, że miała... No już jest na etapie właśnie takiego pylenia. Teraz zrobimy inny myk. Aha. Zobaczymy, jak wycięło. Bardzo fajny zapach jest tej pasty, naprawdę super. Wezmę sobie latarkę. Ja to raczej, ja to nic nie muszę za dużo patrzeć, bo hologram jest tak niesamowity, że hej, to nawet widać, gdzie przejeżdżając tu, a przejeżdżając tu. Ale co jest fajne, zmatowienie znikło całkowicie. Kombinacja jest w miarę grubaśna w połączeniu z żółtym ADBL-em. Tak naprawdę. No nie spodziewałem się, że aż tak wytnie. No jest dobrze. Siłę cięcia ma potężną, tylko kwestia teraz wiadomo, dobrania pada, nie? Teraz tak, będę chciał się skupić. Tutaj są te rysy, pamiętasz, ta wzdłużna taka. Będę chciał ją zrobić tą samą kombinacją. Jeżeli to zdejmie, no to jest kawał łobuza, można powiedzieć. To cięcie, już sobie nie wyobrażam cięcia, co tu się będzie działo, ale... Wiesz co, zmniejszę sobie pada. Chciałeś, no... No taki spory hologram, naprawdę spory. Teraz tak, będę chciał się skupić nad tą wzdłużną rysą. Ktoś tu przejechał, nie byłem to ja, spokojnie. Ja tak nie męczę. Z drugiej strony ci pokażę 3 lata panel myty tylko przeze mnie. Zobaczysz, jaki tam jest burdelik. Znaczy drobne rysy wzdłużne, czyli odmycia, wiadomo, nie? No jak dbasz, tak masz. Po 3 latach, dobra. Pad Royal Padsa, żółty, on jest podobny bardzo do ADBL-a, bardzo zbliżony. Uwielbiam tego pada, naprawdę. Ogólnie Royal Padsa, te pady małe, fajne są, super. Większe też. Ok. To jest 50, słuchaj. Ok.
i o siebie standardowo. Tutaj zrobimy dwa groszki, takie tyci, tyci, raz, dwa, a trzy takie, żeby nie było. I słuchaj, to mamy tu, więc skupię się nad tą rysą, chcę zobaczyć, na ile ją zbierze. Ale pojedziemy może, nie, najpierw się skupię nad nią. Później będziemy dalej działać. Krzywo. Ale trzyma. O, teraz może będzie dobrze. No zobaczymy. Teraz nie będziemy szaleć z obrotami. No Dual Action czuję, że będzie to robić dobrą robotę. Później wezmę Dual Action 9 mm. Jedziemy tutaj na tę stronę. Zobaczymy, jaka będzie różnica. A będzie kolosalna pewnie. Dobrze, lecimy. No dobra, i zwalniamy. Trochę odpuszczę, oddam pasty. No i jak nie przesadzimy z obrotami, powolne przejazdy, żeby nam się równo układała, jest ok. W pewnym momencie zaczynała pylić. Słuchaj, delikatnie docisnąłem i zwolniłem. A teraz się układa perfekcyjnie. Nie lubi szybkich obrotów. Tak myślałem. Ok. Teraz nie przeginałem z obrotami. O, pad jest cały czas wilgny. Nie przyschło mi na brzegach. W pewnym momencie zaczynała już pylić. To już widziałem, że już za szybko jadę, za szybko wysycha. Z nią trzeba powolutku. Zobacz, jak się ładnie ułożyła. No tak, im większy pad, tym wolniejsze obroty. Tutaj skończyłem, o, tu mamy 2,5, no i na trójeczce jechałem. Na tym większym padzie maksymalnie 2,5, zwalniamy do dwójeczki. Na 125 to już w ogóle będzie tylko dwójeczka. Zbieramy, zobaczymy, jak teraz będzie zbieranką. Powinno być zdecydowanie lepiej. O tak, zdecydowanie, widzisz to? Ale i tak czy tak na krawędziach szału nie będzie. Co jest fajne, zobaczysz tutaj różnicę, gdzie ją ładnie wypracowałem, a gdzie jej nie wypracowałem. No, to jest to właśnie. Dobre wypracowanie pasty, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić. Ok. Wzdłużne rysy, jak już porobię, to wzdłużne. Nie będę kombinował. I widzisz, tu gdzie miała na samej krawędzi, widzisz, tak się zbryla. No to jest właśnie... To mnie trochę wkurza, ale jak nie przegniesz z prędkością, nie przegrzejesz, nie będzie problemu. Dobrze. Pstryk. Niuch, niuch, klinet. Dobra. O, wymycie tej pasty płynem inspekcyjnym to jest żaden problem. Żaden. Nawet jak możesz, to możesz od razu atakować z płynem. Nie musi być najpierw sucha mikrofibra, też będzie dobrze. Nie będzie się ciągła, ze względu na to, że jest na wodzie, naprawdę pozwala na to. I standardowo
Okej, już sobie teraz odwrócę, żeby nie męczyć ponownie tej samej strony. I tak właśnie na zmianę. Klinet i zmywacz silikonu, żeby szybciej odparowało. Niestety klinet w tych temperaturach słabo odparowuje. I słuchaj, co ci mogę powiedzieć? Tak, hologramik jest i wiem dlaczego, w którym miejscu. Największy jest tutaj, gdzie zbierałem zewnętrzną ścianką. O, widzisz, gdzie zbierałem, tu jest największy hologram. Pasta jest moim zdaniem, no taka mocno polishingowa, co jest fajne. Co jest fajne, bo za chwilę wskakujemy tutaj z padem finiszowym i czuję, że zrobi mega robotę. Wezmę latareczkę i już ci powiem igła. Co mi się podoba, że teraz jak ją zaczynam już powoli wyczuwać, fantastyczny połysk. W lampie widzę, gdzie zrobiłem tylko ten jeden przejazd, żeby sobie ją rozprowadzić, bo za dużo miałem w padzie i skupiłem się tutaj na tym. To od razu widzę różnicę w połysku. No, tak jakbym 50 zrobił. Czy wycięło? Perfekcyjnie wycięło. To będzie, czuję, idealna pasta na Dual Action, naprawdę. To będzie coś pięknego. Teraz robimy tak. Przemyję sobie tylko brudny brudny. O, ta strona była brudna, właśnie. O, to zrobimy tu. To mi trochę zapyliło po pierwszym razie. Okej. Okay. Dobra, odwracamy, pyk. Praca może być fajna, raczej będzie szybka na pewno, bo pasta, ja tu może nawet i o jeden przejazd za dużo zrobiłem. Pasta szybko tnie, naprawdę tutaj, tak jak przy Sonaxie lubię, szybko, sprawnie i namiętnie. Dlaczego porównuję do Sonaxa? Nie wiem, jakoś tak, no właśnie, z tym Sonaxem. Dobra, patrzę rysy, co tu jest grane. Co my tu chcemy osiągnąć? Tak, tu jest całkiem nieźle. O, tak, bardzo ładnie. Czy są jakieś mega grubaski? Zaraz ci powiem. Tak, są takie kuliste. Dobra, postaram ci się to pokazać w aparacie. I tu będę chciał ten panel zrobić padem finiszowym 70. czy 80, a tu przeskoczę później na Dual Action i ten żółty. Widziałeś, co jest grane? Tu już zaczyna być zmatowione od kół. No jest tu kilka takich głębszych rys. No i takie, no nic specjalnego, kurczę. Ale zobaczymy, jak to zagra z padem finiszowym, bo to może być naprawdę fajne połączenie, bo jest to, można powiedzieć, taki mocny polishing, co jest fajne. Co jest fajne, bo pozwala na naprawdę szeroką gamę padów i raczej wszechstronność, bo tutaj do tego futro założysz i też będzie kosmosik, właśnie, to jest fajne. A rzeczywiście tamta kantingowa może być, kurczę, strasznym kosmosem. Zobaczymy. I co robi? O! I to jest wszystko. Dobra. Tutaj mamy i lecimy. Spokojnie. Tu jest ciekawe załamanie i dlatego muszę wyżej wjechać. Znaczy, przy tym połączeniu bałaganu nie narobi, ale jak tu z futerkiem, to można by się było zdziwić. To załamanie jest tak mało widoczne.
No dobra. Idealnie. Obroty. Niecałe dwa. Widzisz, jak milusio. Okej. Zamykamy. Wymywanko. Zbieranko, wymywanko. Zaraz zobaczymy. Muszę się wody napić, bo mnie zaczyna suszyć. O, i teraz już w ogóle fajnie. Bez. Przeginania z obrotami, no, czyli tak jak myślałem, że wolne obroty. Tak, samej pasty wymywanie takie, kurczę, na sucho jest ciężko. Od razu uzupełniam, bo to nie ma sensu, szkoda się męczyć. Niech będzie z poślizgiem. Zdecydowanie z poślizgiem. O, i już mamy inną bajkę. Tak, tu od razu bierzemy z płynem inspekcyjnym, nie bawimy się. Przecieranie w jedną stronę. O, tu rancik. Tu musiałem dokleić, bo woda, kurczę, mi odkleiła taśmę. Dobra. Ok. Zobaczmy, co to wyszło. Pięknie odparowuję. Ok. Dmuchnę sobie. Zobaczymy, na ile. Czy udało mi się dobrze wymyć? Oho, zaczyna się. Staś mnie pewnie załapało. No tutaj, słuchaj. Holz jest mega minimalny, ale to taki, kurde, naprawdę mocna pasta. Jako polishing naprawdę mocna pasta. I moim zdaniem, no, to będzie stworzone do Dual Action. Zobacz, tutaj zwjechałem z padem finiszowym i jeszcze taki minimalny hejzik został. Minimalny. Ale to naprawdę taki, kurde, no niewielki, ale czy wycięło? Obłędnie. Ho, super. Jeszcze raz sobie przejadę. Tutaj, teraz odwrócę mikrofibrę w ogóle. Dorzucę sobie zmywacza silikonu. I będę chciał tutaj, na razie, o, z tej strony. Dobra, zobaczmy. Możliwe, że ten hejzik zrobiłem, jak chciałem pastę wycierać, bo to też jest możliwe. Już ci mówię, nie. Jest, minimalny holz jest, no minimalny, naprawdę. Ale tu super. Tu na samym dole, co były takie grubasy, oczywiście część została, ale te średniaki wycięło pięknie. Zaraz ci pokażę. Się napiłem. Słuchaj, możliwe, że ten panel, co polakierowałem, jest bardzo mięciutki, no ale kurczę, po tak długim używaniu, słuchaj, za wiele rys na nim nie ma, a nie jest dbane, więc to nie jest tak, że to jest lakier mięciutki. W ogóle ta pasta ma potencjał straszny, jest na rotacji, jest bardzo agresywna, leży. Najgłośniejsza maszyna na świecie, patrząc na wielkość tej maszyny, o skoku 9 mm, biorę pada ADBL-a, zarzucam na dualkę 9 mm i zobaczymy, co zrobi z tym panelem średnie rysy, jak
pasta będzie się prowadzić na Dual Action, a myślę, że to jest właśnie jej miejsce. Że to będzie właśnie do dualki. Ok. Kurde, wiesz co, nie wiem, czy ci tego nie puszczę w przyspieszeniu, bo to nie ma sensu, ona tak hałasuje, że tak naprawdę to mnie nie usłyszysz. Będę chciał zaatakować ten oto kawałeczek. Ja włączę aparat, żeby nagrywał to, co tutaj robię, i zrobię to w przyspieszeniu, bo nie ma sensu tak naprawdę ciebie katowanie. No, zresztą wiesz, jaka jest głośna. No, osoby, które ją mają, to wiedzą, że tak naprawdę w pomieszczeniu to tak wygląda, jakbym, kurczę, włączył co najmniej kosiarkę. Ale hałas. Jedna mikrofibra zawsze musi mi upaść. Przechodziłem, zahaczyłem o stolik i poszło. Chciałem ci pokazać film, jaki został po Dual Action. To jest całkiem inna bajka. Ale też nie szalejemy. Szanujemy prędkość. Szanujemy. No dobra, na głowie zdecydowanie lepiej. O! Widzisz film. Tutaj też prędkość szanujemy i czuję, że tutaj rzeczywiście będzie dużo lepiej. Zobaczymy, jak zbieranie. No tak, no to jest inna bajka. No, stworzona do dualki. No, jakbym się miał bawić tą pastą, tylko i wyłącznie Dual Action. Co dla mnie już... No ja nie lubię, no. No ja nie lubię dualek. No idealnie. Dobra, wezmę mikrofibrę. No i teraz rzeczywiście wystarczy tylko i wyłącznie przemyć no, różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o wykończenie. I teraz powiem ci tak, co ja widzę. Tu jest mega połysk, gdzie cięcia nie ma aż takiego fantastycznego jak na rotacji. No tutaj jest wycięte no idealnie, ale tu też nie ma takiego połysku jak tu. Naprawdę. Tu jest tak idealnie. Taki one stepowo można powiedzieć, że połysk do wycięcia jest tutaj perfekcyjny. Tu bym nic nie zmieniał. Serio. Nic bym, tam zostały dwie takie dłuższe rysy. Ale po co to ruszać? No i moje wtrącenia po lakierowaniu. Co do pasty. No wstępnie muszę powiedzieć, że na tym lakierze to w ogóle nie ma sensu używać cuttingu. Tutaj, bo to robi mega robotę. Jeżeli chodzi o Dual Action, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o rotację, zdecydowanie nie. Nie lubię rotacji. Na rotacji trzeba się bardzo pilnować. Trzeba bardzo powolne obroty. Nawet widzisz na padzie, który jest mięciutki, który naprawdę fajne ma wykończenie z pastami. Znaczy, fajnie się na nim pracuje. Naprawdę potrafi miękkie lakiery na rotacji nawet idealnie wykończyć. Zdecydowanie na rotacji, bo ja to lubię rotację. No tutaj mamy pastę polishingową, która jest no mocna. Jest mocna. Można powiedzieć, że mocny polishing i przy Dual Action jest poezja. Teraz słuchaj, co robię. Biorę pada finiszowego i chcę zobaczyć pastę finiszową. Czy uda mi się te hologramy wyciąć, ale jeszcze jedna rzecz. Pierwsze, zanim wezmę się za to, oczywiście zrobię sobie już cały panel tutaj górę pastą polishingową i
żeby nie było. Nie to, że dualką, pojadę normalnie rotacją tutaj, elegancko, a później wskoczymy właśnie z finiszem. Tutaj to nie mam co robić. Tutaj jest perfekcyjnie. No, żółty ADBL, ja to powtórzę się, żółty ADBL, no jest fantastyczny. Kurde, tutaj jakość tego pada. Jeszcze nie znalazłem pasty, która by nie polubiła się z ADBL-em. Naprawdę. Nie znalazłem, no. No dobra, to co? Robię sobie tutaj górę i... Znaczy w sumie to za chwilę się widzimy tutaj, słyszymy przy finiszu. Ładnie tu wyszło, co? Super. Pojechałem sobie górę ADBL-em finiszowym. Kurczę, zabrakło mi słowa. Całą noc prawie nie spałem, kurczę, w pracy nie dali. Nie czuwałem, o tak może. Nie dali poczuwać. Skup się. I tu, gdzie wjechałem już na rotacji, bardzo powolny przejazd. Cięcie jest naprawdę, no, na rotacji to jest, kurczę, grube cięcie. Naprawdę grube. Typowo pod dual action, moim zdaniem, jak chcesz robić one stepa, bo nic z tego nie będzie na rotacji. Tym bardziej, że teraz te nowe lakiery są z wiadomo z czego, z gównolitu. I od razu pojawił się minimalny hejzik, ale to taki minimalny. Tu, gdzie dual action perfekcyjnie, na padzie polishingowym. Więc na finiszowym to byłaby już brzytwa. Teraz tak, pad, flexipadsa, rotacja i pasta finiszowa. Będę chciał zrobić ten panel. Tu są największe hologramy. Te, które na samym początku zrobiłem. Co tu się coś wylało? W paczce coś się musiało wylać. Dobra. Ok, no to już ta fibra leci. Ok. Zapach bardzo przyjemny. Standardowo uzupełnię sobie padzika. Zobacz, ha, kolor pasty, kurczę, podpada dobrałem. No patrz, dziadzia, ty to jesteś, kurczę. O, tutaj jest inaczej, już trochę bardziej jakby tłusto. O, no, tak jakoś, kurczę. Zaraz o niej poczytam, zobaczę o co chodzi. No, i nie wiem, czy ja będę dorzucał w ogóle, bo mam wrażenie o siebie. Co my tu mamy? Gdzie tu jest Popol? Innowacyjna pasta polerska o dużej mocy... Kurde, nie to. Ja, to. Widać, że jestem niewyspany, co? Co my tu mamy? Teraz mogę. Wykończeniowa pasta polerska do usuwania drobnych zarysowań bez hologramów z powierzchni lakierniczej. Idealna do użycia na końcowym etapie korekty lakieru oraz przygotowania lakierów nowych samochodów przed nałożeniem powłoki ochronnej. Formuła na bazie wody sprawia, że pasta nie generuje dużo pyłu, co skraca czas pracy. Zgadza się, tu jest. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków. Zapewnia to łatwe i szybkie wymywanie pasty po polerowaniu. Usuwa zmatowienie P3000. Wstrząśnij 4-5 kropli, tak, ten 50 na 50, tak. I tutaj zgodzę się, że przy tych pastach zresztą na końcu filmu, jak już tak pobawię się dłużej, powiem co jest 5, że pilnujemy tutaj tak naprawdę bardzo małego obszaru. Tu nie latamy, tak jak przy niektórych pastach możemy sobie pozwolić, żeby zrobić większy obszar. Nie dorzucam. To co uzupełniłem, myślę, że jest maks i takiej dużo dałem. Jedyneczka i lecimy. Znaczy, o czym to mówiłem? A, mały kawałeczek. Tak naprawdę to tu już jest dużo. O, i to jest wszystko. No dobra. Minimalny docisk. I powolutku. Niektórzy twierdzą, żeby taki szybki przejazd. Po co?
lecisz powoli. Gdzie ci się śpieszy? Co to za różnica? Że masz tak szybko przejechać? Nie wiem. Nie rozumiem tego, ale okej. Żeby nie przegrzać w tym miejscu, uwierz mi, że naprawdę trzeba się postarać. Jakbym dał jej za mało. Takie mam uczucie. Prowadzi się słabo. Zapach przyjemny. Możliwe, że jej dałem zdecydowanie za mało. No, ta ma chyba najbardziej intensywny zapach. Raczej najbardziej. Intensywniejszy niż ta polishingowa, zdecydowanie. Prowadzenie jest podobne, takie nijakie na rotacji. I zaczyna się powolutku pylonko takie, że już przysycha, widać, o widzisz, drobinki. Już odskakują. Mogą dać jej trochę więcej. O, załapało. No. Tak, jakbym jej dał za mało, tak wygląda. Ale cały czas ją mam. Delikatnie gdzieś mi tu ją... tak wyrzuciło, no. Patrząc na ułożenie pasty, jest mega nierówno. Może powinienem dać jej trochę więcej, rzeczywiście, kurczę. No, tak widzę, że na rotacji te pasty średnio się prowadzą. Jak z docieraniem? Też cudów nie ma. Tak, nie ma cudów, jak na finish, ale to przy tej rotacji, chociaż no, starałem się nie gonić, no kurczę. Tak, okej, no jakoś zebrałem. Staram się nie dociskać, wiadomo, i tylko ruchy wzdłużne. Co jest fajne, że no tak, nie było jakiegoś takiego strasznego oporu. No nie jest źle, nie jest źle. Teraz tak, odwracam mikrofibrę. Nie jest źle. I w jedną stronę. Raz, dwa i trzy. Jeszcze raz. Teraz i dwa. I słuchaj. Hologram jak był. Tak jest. I teraz nawet bym powiedział, delikatniejszy, ale jest. No właśnie. I co my zrobimy? Ewidentnie albo ten panel jest, ten lakier jest miękki jak kaczuszka, ale zrobię test. Mam mikrofibrę, dociskam i zrobię taki myk. Nie ma rys, nie ma holsów, nie ma nic. No nie jest miękki lakier, no. Nie jest, no. Specjalnie docisnąłem z całej siły. Słuchaj, nie zrobiło żadnych kulistych rys. Teraz przeciągnę specjalnie. Mocno. O, słyszałeś? Aż zapiszczało prawie. I co? Zero rys. No, no tak jak mówiłem, lakier nie jest jakąś bibułą. Pasty są agresywne. Tutaj dałem możliwe, że za mało. Pokażę ci, jaki wyszedł hologram. Agresywnie, naprawdę, kurde, no i to widać, że ten hols jest taki miękki, ale jest. I kurczę, to nie jest tak, że wiesz, pad też mięciutki, sprawdzony, znam go jak własną kieszeń. Postaram się teraz zrobić jedną rzecz. Dodać więcej pasty.
i docisnąć odpowiednio, bo to nieraz też tak jest, że... O, dobra. Przyciągniemy takiego sznyta, zrobimy. No, i ona też ma trochę inną konsystencję niż tamte. No kurde, słabo. Słabiutko, naprawdę słabiutko. Zobacz, dużo, bardzo dużo pasty. Zobaczymy teraz. Widzisz? Mnóstwo. Mnóstwo paściochy, żeby nie było. Tam czułem taki niedosyt, że mam jej mało. Może to był właśnie problem. Słuchaj, już zaczyna być tak nieprzyjemnie, już zaczyna mi przysychać. Okej, odpuszczam, bo no nie ma sensu. Teraz dałem jej dużo, zobaczymy, co nam teraz powie, jak będzie ze zbieraniem. Minimalny opór jest. No nie lubię na rotacji, kurde. Okej, delikatny opór jest. Nawet srogi opór. Dobra. No jak widziałeś, no mikrofibrą przeciągałem naprawdę tutaj z całej siły i nic, kompletnie, nawet, kurde, nawet ryski nie ma. Nie wiem, co jest grane, nie wiem, co robię źle. O, i teraz tak, tu gdzie wymyte jest poślizg, a tu gdzie jeszcze nie wymyłem płynem inspekcyjnym jest opór, słuchaj. Naprawdę, tak, no jest tak inaczej, dobra. Weźmy płyn inspekcyjny. Zobaczmy. Najpierw wezmę klinetem, żeby mieć pewność, że zbiorę to elegancko. Będzie mega mokro, mega poślizg. O właśnie. Dobra. Ok, wysuszymy. I teraz zmywacz silikonu i lecimy. Raz i dwa. Dobra, to jest wszystko. Wszystko robię bardzo delikatnie, żeby mieć pewność, że to nie ja zostawiłem bałagan. Jest zdecydowanie mniejszy, ale jest. No. Jest mniejszy, ale jest. No, tak naprawdę możliwe, że pozostał... Nie, on zmienił się troszeczkę. Zmniejszył się, ale niestety hologram jest. I teraz co? Teraz wezmę, wrzucę na dualkę. Nie będę ci tego pokazywał. Chcę zobaczyć, czy na dualce on zniknie. A, pewnie zniknie. Na 100% zniknie. Tutaj już mało pasty. Zrobię to w aparacie i zobaczymy, czy będzie hologram. Jest taki minimalny, ale jest. No przetadałem zdecydowanie mało pasty. No tutaj kurczę, no mam niedosyt. No a całkiem inne prowadzenie, całkiem inne układanie się pasty, no. No nie lubią te pasty dualki w żaden sposób na tym lakierze. No i przy tej temperaturze. W żaden sposób. I teraz zbieranie. I też będzie lepsze, ale opór jest. Jak na finish, szału nie ma. Szału nie ma, ale dramatu też nie. No jest tak opornie. O, już mi się aż mi się podwinęło. Nic, z płynem inspekcyjnym trzeba jechać, słuchaj. No, wymywanie nie jest cudowne, więc od razu płyn inspekcyjny, raz i dwa. Dobra, a teraz patrz jaki ryzykant jestem, bardzo krótka mikrofibra. Nie, wiem, że tego lakieru nie porysuję, bo
Już na nim pracowałem przecież, to wiem, co jest grane, kurde. Fakt, że to jest lakierowany przeze mnie. Tu. Przez inną osobę i dlatego, przepraszam, teraz pójdę coś zjeść i przeskoczę na drugą stronę, żeby ci pokazać, czy podobnie będzie z drugiej strony na błotniku prawym. No i co? No igła! Perfekcyjnie. No. No po prostu bajka. Ideolo. Zaraz ci pokażę, że jest bez hologramu. Tak jak widać, no kurczę, no jest dobrze, jest super. Tu w jednym miejscu coś mi się... Nie, to odbicie, myślałem, że mi się pojawia. Jest idealnie. No dobra, słuchaj, teraz tak. Jak już widzisz, niestety, ale przy rotacji tutaj na tym błotniku nic nie zrobię. Kończę sobie ten błotnik i przeskakuję na drugą stronę. Tam się pobawię i albo w trakcie nagrywania powiem, co jest 5, bo cuttingu tu nawet nie będę brał, bo nie ma sensu, co jest 5, bo jak zacznę nagrywać tak jak tutaj, to film będzie też bardzo długi, no krótki i tak nie będzie, więc słuchaj, ja przeskakuję na tamtą stronę, puszczę ci w przyspieszeniu, jak się bawiłem i widzimy się w sumie przed aparatem i powiem ci, jak ja widzę te dwie pasty, finish i polishing, a na końcu będę chciał przeskoczyć na Mańka i zrobić tam cięcie właśnie na tylnym prawym błotniku. Sprawa wygląda tak, słuchaj, pobawiłem się na tym panelu, no nie, nie moja bajka. Słuchaj, pasty szybko wysychają, tutaj tylko i wyłącznie Dual Action. Tu jest przykład, bo teraz nawet siedzę, rotacja, pad, polishingowy, do tego pasta polishingowa i słuchaj, ładnie wycięło, nie no, wycięło masakrycznie, to nie ma tematu. Wycięło pięknie i bałagan. Wjeżdżam, ten sam pad, ta sama pasta, Dual Action 15, minimalnie mniej wycięty, ale idealnie. Panel naprawdę, wykończenie super, tylko i wyłącznie pod Dual Action. Pasty niestety szybko się kończą, nawet na Dual Action, jak dasz jej mało, będzie w pewnych momentach troszeczkę pylić. Na rotacji to jest masakra, na rotacji, słuchaj, maksymalne obroty, jakie sobie mogłem pozwolić, to było okolice 900. 1000 to już było za dużo, już zaczęło wysychać. Już zaczęła wysychać. Jak dasz jej dużo, to będzie chlapać. To jest pasty, moim zdaniem, typowo stworzone pod Dual Action. Rotacją tutaj nie poszalejesz, no nie ma opcji, ale kurczę, jestem żółty, biały, no tak będzie, no światło tutaj ładuje. Teraz będę chciał, bo ja już więcej nie będę bawił, bo no to nie moja bajka. Liczyłem tutaj na coś, nie wiem, bo tak reklamowane, coś innego, coś nowego, coś, co mnie, no właśnie, i nie, zaskoczy. Kurczę, no są to mocne pasty. Bardzo mocne nawet bym powiedział i tutaj jeżeli wjedziesz na rotacji, no to się grubo zdziwisz, naprawdę grubo się zdziwisz. Dual Action, owszem, jest naprawdę bardzo dobrze, siła cięcia na Dual Action tutaj jest naprawdę rewelacyjna, do wykończenia naprawdę jest dobrze, ale tak jak mówię, no są mega suche, naprawdę mega suche, trzeba bardzo uważać, żeby pasta się za szybko nie skończyła. I na Dual Action nie myśl sobie, że dasz trzy bombeczki i już. Też trzeba dać naprawdę jej srogo. Żebyś widział, że to masło cały czas się układa. Także, no, teraz pojadę na futrze Evoxa. Pasta cuttingowa. Czuję, że to będzie grubo. Nie wiem, ile tu jest lakieru. Tu jest 3 warstwy. Nieważne, jak się przebije, to się przebije. Chcę zobaczyć. Tutaj szczególnie.
mam takie jedno miejsce i tutaj jest farba. Miałem zdejmować to płetwą rekina, ale odpuściłem, chcę zobaczyć na ile wytnie. Bo jeżeli tamte są tak agresywne, to ta na rotacji powinna robić miazgę. Będę oczywiście bardzo uważał, będę szanował obroty, bo tu się inaczej nie da. I zobaczymy, co z tego wyniknie, a później to futro założę na 15. Dlaczego nie z GoPro? Z tego względu, że dlatego, że przerzucają mi się filmy, mi się karta uzupełniła, a nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu, muszę dwie strony zrobić, a mam cztery powłoki do położenia. A czasu mam dzień. No właśnie. No dobra, to leci. Zobaczymy, co tutaj będzie, jeżeli chodzi o cutting. Czuję, że będzie masakra. Pasty nie żałowałem. Dlaczego? No bo zauważyłem, że te pasty lubią, jak jest jej dużo. Pojedziemy sobie tutaj. Jedyneczka. Może być też tak, że na futrze będzie całkiem inaczej, bo futro też inaczej trzyma i oddaje pasty. Słuchaj, dwójeczka. I to jest wszystko. Jadę. Już się zaczyna. W tym momencie mam 1000 obrotów. I prawdopodobnie będę musiał zwolnić. A i wracając jeszcze do lakieru na błotniku, on jest twardszy niż tutaj. Na pozostałych elementach. Zobacz, ja już nie mam pasty, ja już... Widzisz to? Tu już nic nie ma, już jest sucho. Już. A dałem naprawdę 3 bomby. Obroty 1000. I co robię? Wracam. Jedyneczka. I obroty 800-900 i to jest wszystko. Kurde, no w żaden sposób, zobacz, zostaje, nie ma pasty, w ogóle jadę na sucho, już, po wszystkim, a dałem 3 bomby, naprawdę 3 bomby, a to futro fantastycznie trzyma pastę. Czekaj, wezmę aparat i ci pokażę, zaraz przeskoczę na Dual Action. O, bateria mi się zaraz skończy. Będę musiał wymienić. Widzisz to? Tu już praktycznie niczym nie pracowałem. Niczym. Tu jeszcze jest. A tu już, ale już jest wyschnięte. Już jest sucho. Już. Po wszystkim. Dramat. Kurwa, dramat. Po prostu dramat. Wymieniam baterię w aparacie. No więc właśnie. No tak to wygląda, słuchaj. Teraz tak. Zdejmuję pstryk. Zakładam na dualkę. Bateria wymieniona. Ciach. Różne kombinacje, naprawdę testowałem różne kombinacje i co lepsze na dualce, co bym nie wziął, jest perfekcyjnie. No. Kabel już podłączam, poczekaj, daj mi chwilę, już podłączyłem, już ci mówię, podłączyłem, dobra. Słuchaj, lecę teraz na dualce, 15, innej nie mam, bo nie lubię dualek, nie podłączyłem, słuchaj, ja myślałem, że podłączyłem. No widzisz? A nie, podłączyłem, tu wyłączyłem. O, dobra. Okej, okay, dobra. Ciach. No, od razu inna bajka. Będziesz w kamerze.
Już zrobione? Ale to nawet nie widać, że ja poleruję. Tak, żona przyszła, żona. Słuchaj, i znowu koniec pasty. Muszę dorzucić, no żebym chciał, nie chciał, muszę dorzucić. Słuchaj, no. Nie wiem, co jest grane. Będę miał właśnie zdjęcie robione. Jak to się nazywa? Awatar? Nie? Czołówka? Filmu? Jak to się nazywa? Te małe okienka, jak się nazywa? Jak oni na to mówią? Ojej. Zwiastun. Nie, a może i niech będzie zwiastun. Nie, to jakoś na YouTubie się... Słuchaj, nie daje mi to spokoju, kurczę, nie, no tak tego nie zostawię. No muszę ci pokazać, że to jest typowo pod Dual Action. Biały nad, nowiuteńki, żeby nie było. Syf widziałeś, tu jest przetarcie grube, taka przeciera, naprawdę solidna. Pakuję pastę na... Pada, najpierw dookoła, tak żeby, wiadomo, standardowo nabić go trochę. Ok. I raz, dwa, trzy, cztery takie kluchy. O. I słuchaj, chcę ci pokazać, że jednoetapowo skurczybyk, tu jest dualka 15. No, to jest też, wiesz, różnica. Bo cięcie na 21 byłoby znakomite. Zobacz, ile skurkowana potrafi wyciąć. Niestety na rotacji jest kibel. No i co? I cały czas pasta jest. O. Mikrofibra i zbieramy to teraz. Pyłek. Widzisz? Na rotacji tego bym nie uzyskał. Jak ja nie lubię pracować, kurde, Dual Action, słuchaj, wytelepało mnie. Tu cały bok zrobiłem rotacją i FX Protect. Mam tu ściutko, tak fajnie, mięciutko. A na tej spróbowałem raz i od razu odpuściłem. Dobra. Teraz co? Mam nadzieję, że aparat się nie wyłączy, bo niewiele... A, 13 minut. No to mam jeszcze 7 minut. Dobra, i teraz wymywanie. I tu, jeżeli chodzi o wymywanie, zmywasz silikonu, czyli i mikrofibra, i delikatnie cyk, i delikatnie cyk. Druga strona, mikrofibra już tylko. I zobaczysz, jaką to ma siłę cięcia. O, pyk. I teraz praca idealna. Wymycie perfekcyjne, żeby nie było. I teraz ci pokażę, ile zostało rys. Fakt, że burdelik jest. Oczywiście na tej paście można one-stepowo polecieć. W sumie tutaj to się, tak można powiedzieć, udało. No niewiele tego jest. Tylko u góry tu, gdzie, wiadomo, pad mi się kończył. Środeczek jest perfekcyjnie, w sumie bez hologramu, więc... No dobra, słuchaj, ja ci pokazuję zaraz, jak wygląda w lampach i pokażę ci, jak wygląda właśnie
w latarce inspekcyjnej. Zobacz, poprawiłem to rotacją, czerwony nad i pasta FX-a polishingowa, ale połysk. I zobacz, ile oczywiście to na dole zostało, ale już tego prawie, że nie widać. Ładnie, co? No tak czy tak, tamta pasta, no, cuttingowa to jest killer, naprawdę killer, kurczę. Gniecie wszystko, zbiera obłędnie. Na rotacji będzie obłęd, ale tutaj połysk na rotacji uwielbiam, kurczę. Uwielbiam. Czas podsumować już tak konkretnie, kurczę, te pasty. Tutaj stoi dodatkowy produkt, ich finish wipe do inspekcji lakieru. To przyjdzie czas i na niego. Teraz tak, jeżeli chodzi o pasty, tak jak mówiłem, tak jak pokazywałem, rotacja odpada. To w ogóle zdecydowanie nie lubią rotacji. Pasty są typowo nastawione do dual action. I tu, jeżeli chodzi o pracę dual action, jakbyś nie wziął, jakbyś nie ugryzł, jest idealnie. Naprawdę, na dual action każda kombinacja, czy to będzie finish, pasta cuttingowa z futerkiem, futra nie lubi, futra właśnie z futerkiem, chciałem powiedzieć, z padem finishowym, cutting z finishem, finish z cuttingiem, miks dowolny i słuchaj, zawsze wychodzi petarda, zajebiście. Na początku filmu porównywałem pasty do Sonaxa, tak, są mega suche, raczej to są chyba najsuchsze pasty, jakie pracowałem, bo Sonaxem oczywiście nie wszystkie pasty miałem, ale większość na rotacji mogę pracować. Kurde, a tutaj nie miałem tej przyjemności, tak żeby z pracy, ogólnie osobiście, jakbym miał wybierać dla siebie pastę z tych wszystkich, to wziąłbym tylko cuttingową z tego względu lub dlatego, bo tnie niesamowicie, na rotacji i tutaj gąbka, futro to jest w ogóle już naprawdę musi być lakier beton, tak, lakier musi być beton jak na futrze, bo robi miazgę. I na rotacji obroty max przy padzie 125 900 obrotów na minutę. Przy padzie 70 1000-1100. Przy padzie 50 1200-1300 to jest max. I to jest max. Naprawdę max. Widziałeś na tylnym panelu tutaj, jak bawiłem się na tym białym, na krawędziach zostało takie zmatowienie. I na rotacji, na dual action również musisz uzupełnić pada tak jak do rotacji. Maksymalnie całego. Wystarczy, że pad będzie miał przy cuttingu, gdziekolwiek, odrobinę pustego miejsca i nie będzie tej pasty, tego masła, od razu masz burdel. I jeżeli chodzi teraz tak o finish, a raczej ogólnie o pasty, bo podoba mi się tutaj to, że na każdej, tutaj opieram się o dual action, rotacji tutaj, tak jak mówiłem, rotacji tutaj nie uwzględniam w ogóle, jeżeli chodzi o zabawę tymi pastami. Jeżeli już, to tylko ta, może ją kupię nawet, dlatego żeby mieć takiego typowego skurczybyka na takie betony, na taki totalny gruz. Tutaj będę pił od razu do dual action, tutaj nie da się inaczej. Mega wykończenie, na mega cięciu, naprawdę. Czy pasty do mnie przemawiają, czy to jest mój klimat? Zdecydowanie nie, ja nie lubię dual action, nie lubię mega suchych past.
pomimo że Sonax też, kurczę, jest na wodzie, czy chociażby nawet Honej, ale tam można popracować. Tam naprawdę coś się dzieje. Tam biorę rotację i pracuję. A tutaj no nie ma tego komfortu. I teraz tak, cięcie do wykończenia poezji. Naprawdę połysk jest fenomenalny. Tylny błotnik, który zaatakowałem najpierw cuttingowo, czyli ciąłem na 15, na 21 to by była miazga Dual Action. Na 15 już jest kosmos, a na 21 masakra. Znaczy powiem tak, cutting zrobisz lepszy na 21 z tą pastą niż na rotacji. To w ogóle nie ma tematu. Lepiej wytnie i lepiej wykończy. To bez dwóch zdań. Nie ma tematu. I tam poprawiłem później FX-em i na rotacji polishingiem. No połysk. A tu już baza była odpowiednia przy cuttingu. Już był mega połysk. Naprawdę fajne. I ponownie się powtórzę. Porównywałem do Sonaxa. Tak, bo to jest ten klimat moim zdaniem, gdzie z Sonaxem też pracuje się szybko i skutecznie. I tu masz to samo. Jeżeli masz właśnie firmę detailingową, to tak, to i bawisz się w Dual Action, a z reguły tak, bo czas to pieniądz, a czasami się go nie ma, no to te pasty tak, rzeczywiście dają ten komfort. Wpadasz i można powiedzieć, że tak zwany jeden etap, naprawdę tutaj, no kurczę, całe autko zrobiłem dookoła, oprócz tylnego zderzaka i przedniego, bo nie mam czasu. I jaką kombinację bym nie zastosował na Dual Action? Rewelacja. Brałem pady, które kurde miałem drugi raz w życiu w ręce. Rewelacja. Naprawdę. Ogień. Ale pilnujemy. Prędkości. Na rotacji, na Dual Action też nie szalejemy. To nie jest tak, że wpadasz i dzida. Nie. Patrzysz. Pasty musi być dużo. Musisz widzieć, że on cały czas, ona ci się pięknie, układa ci się to masełko. Że nie zostają ci właśnie, tak jak pokazywałem, takie puste place. Bo to już jest po wszystkim. Jak widzisz, że gdzieś zaczyna ci pylić, odpuszczasz. To znaczy, że brakuje ci już pasty. Przesadziłeś. Do tego stopnia są suche. Kolejna rzecz. Wymywanie. I tutaj tak. Jeżeli przegrzejesz właśnie, wyrobisz za mocno tak. Kurczę. Znaczy, nie. Inaczej. Jak przegrzejesz, będzie ciężko. Tak jak widziałeś tutaj na dualce. Pięknie rozprowadzona. Pięknie ułożyła się ta pasta. Nie przegrzane. Nie za dużo. Nie za mało. Zebrałem prawie pył. Ale tak czy siak proponuję wjechać, możesz na początku suchą fibrą, ale ja bym proponował jednak od razu z płynem inspekcyjnym. I tutaj, tak, ten ich płyn, jeżeli chodzi, on sobie z tym poradzi. Tak, będzie idealny, bo nie wiem, czy film już był, ale... To mi będzie dobrze współgrać. Nie powiem, że nie. Tutaj, tak, takie pasty przy tym płynie ogarnie. No dobra, szybkie i sprawne. I teraz tak, porównywałem do Sonaxa, no właśnie. Przy Sonaxie też masz, kurczę, no szybko, sprawnie, ładne cięcie, ładne wykończenie, ale połowa ceny, prawie połowa. No jest dużo taniej. Kurczę, no mnie nie stać na te pasty, o. Tym bardziej, że ja się nie bawię w Dual Action, unikam jak mogę. Tutaj na tym jednym zrobiłem i powiem ci, już miałem dosyć. Po prostu później wjechałem z rotacją. Padzik, kurde, inna bajka. Trzymasz sobie, no sama jedzie, tu ci telepie. Nie, no okej, okay, nieważne. Są zwolennicy Dual Action. Znaczy Dual Action to ja mogę brać jedną ręką, bo jakbyś nie pojechał i tak zrobisz dobrze, że tak powiem. Ale nie przy wszystkich lakierach się tak da. Potrzebujesz nieraz takiego cięcia, że... I tak naprawdę, ja osobiście, moim zdaniem, jeżeli chodzi o połysk, lepszy uzyskasz na rotacji, przy dobrej kombinacji i dobrej rączce, tak, niż na Dual Action. I to już sprawdzałem, kurczę, na niejednym lakierze. Naprawdę rotacja ma to do siebie, że ten połysk jest taki, kurde, soczysty. Naprawdę, tak jak tutaj. Poprawiłem i ja widzę w ogóle te panele, no tutaj wiadomo, to było, można powiedzieć, prawie one-stepowo jany. Tam ze względu na dwa etapy. Ale tak czy tak wpadła rotacja i to nasycenie tego koloru jest inne, kurczę. Także ja wolę połysk rotacyjny. No dobra, słuchaj. Drogie i skuteczne pasty. Przyspieszą pracę. Suche. I tylko i wyłącznie Dual Action. Nic więcej. Ja osobiście, jakbym miał ja dla siebie brać z tych past, to wziąłbym tę cuttingową. Ze względu na to, że
No jest grubym wiórem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o cięcie. Naprawdę, gruby wiór i tutaj może i kupię, zobaczę. Może i kupię, bo na lakiery, które będą betonem, będzie idealnie. Fakt, że po rotacji zostało, można powiedzieć, że aż takie zmatowienie aż. No dokładnie, na futrze aż takie zmatowienie powstało. Na gąbce będzie lepiej. Ale myślę, że po grubym cięciu, na tak naprawdę takiego zniszczonego i takiego twardego lakieru, trzeba będzie zrobić możliwe, że nawet i 3 etapy właśnie. Wskoczyć tak jak ja tutaj, później polishingiem i później jeszcze finish i ho, ho, ho. Ale wszystkie pasty mają potencjał i są dobre. Ale ja dla siebie widzę tylko tę. No dobra, z mojej strony wszystko. Nie wiem kiedy film. A może, kurczę, wrzucę go jako taką nowość, bo niedawno pasty się pojawiły. Dziękuję, Dawid, za pasty. No nie moja bajka, zdecydowanie nie. Szkoda, bo kurczę, z Sonaxem to ja przynajmniej sobie mogę na rotacji popracować. A tutaj, kurczę, no jest mega sucho, naprawdę, no jest mega sucho. No wiór, naprawdę. Nie miałem jeszcze takich past, które by się tak szybciutko przy pracy kończyły. Naprawdę, no szybciuteńko, ale... I też szybka robota. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. A to zapach po prostu 8 dni tutaj siedzi.